Dzień dobry Państwu, witam ponownie. Po krótkiej przerwie to jest program Polska na Dzień Dobry. Już teraz nasz kolejny gość, pan Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie panie ministrze. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Panie ministrze, no, trzeba przyznać, że powyborczy pył tak naprawdę jeszcze nie opadł, a już rozpoczynają się spekulacje na temat tego, kto miałby przejąć resort, którym pan obecnie rządzi. Pojawiają się pytania w mediach, czy na przykład będziemy mieć tak zwaną ministrę edukacji i to miałaby być przedstawicielka lewicy. Co pan sądzi o takim pomyśle? Wydaje mi się, że to byłoby najgorsze rozwiązanie, chociaż ja wiem, że jest jakaś wielka różnica między dzisiejszą lewicą a Platformą Obywatelską na przykład, czy kwestia i próba ideologizacji szkoły, którą na pewno podejmą. I dlatego tu musimy być bardzo czujni, mówię my rodzice, my politycy, my Polacy i protestować, bo na pewno próba ideologizacji nastąpi. Chyba szybsza wówczas, kiedy byłaby to pani minister z lewicy, a mniej szybka, kiedy byłaby to pani minister z Platformy, bo wydaje się, że w jednym drugim przypadku będzie to pani, jeśli będzie rząd oczywiście po tamtej stronie. Mhm. No, w każdym razie tak czy inaczej nie ma wielkich różnic między lewicą a Platformą. Dzisiaj Platforma jest lewicowa. No właśnie powiedział pan, jeśli ten rząd zostanie utworzony, niedawno premier Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu, w którym powiedział, że tak naprawdę te dyskusje trwają i że wyobraża sobie siebie w rządzie Władysława Kosiniaka-Kamysza, który mógłby być premierem, a obecnie urzędujący premier Mateusz Morawiecki ministrem. Czy pan również widzi taki scenariusz, czy to jest właściwie pewne, że opozycja już utworzy rząd, chociaż tej umowy koalicyjnej jeszcze nie poznaliśmy? Pan premier Mateusz Morawiecki odpowiadał na pytanie, zdaje się, bo to był dziennikarz, tak, zapytał pana premiera, czy widziałby się w takim układzie. No a każdy polityk, który chce tworzyć koalicję większościową, musi zakładać różne scenariusze, więc w tym sensie innej odpowiedzi sobie po stronie pana premiera Mateusza Morawieckiego nie wyobrażam. Wszystko zależy od tego, co zrobi pan prezydent i komu powierzy misję formowania rządu, a wtedy zaczynają się dopiero poważne rozmowy i poważne propozycje, które można składać takim czy innym koalicjantom. Ja raz jeszcze powtórzę, nie przywiązywałbym się do barw partyjnych w dzisiejszym Sejmie, bardziej patrzyłbym na poszczególnych pojedynczych polityków w poszczególnych formacjach i to od lewicy po Konfederację, którzy w moim przekonaniu w większości dzisiaj w Sejmie tak czy inaczej reprezentują to takie, nazwijmy to, stronnictwo prosuwerennościowe, proniepodległościowe i oparte na wartościach chrześcijańskich. I wokół tego trzeba tworzyć. Jeśli się teraz nawet by nie udało, to przecież perspektywa następnych miesięcy i lat jest otwarta. I tutaj na koalicję trzeba stawiać. Mhm, ale jesteśmy blisko poznania tej decyzji, ponieważ dziś informacja w mediach społecznościowych, pan Marcin Mastalerek zamieścił wpis, w którym ogłosił, że dziś wieczorem orędzie pana prezydenta Andrzeja Dudy i tam już tę decyzję poznamy, która będzie ostateczna. Czy pan ma jakieś przeczucia dotyczące tej decyzji? Nie chciałbym tutaj przeczuwać, zastosuję się również do apelu pana ministra Marcina Mastalerka, żeby nie apelować do pana prezydenta tak czy inaczej, bo decyzja już jest podjęta. Czekam spokojnie na to, co zrobi pan prezydent. Nasze stanowisko w tej sprawie jest zupełnie jasne. Na konsultacjach z panem prezydentem nasza formacja polityczna zgłosiła pana premiera Mateusza Morawieckiego jako kandydata na premiera i czekamy na decyzję pana prezydenta. Czy pana zdaniem opozycja stara się wywierać wpływ na prezydenta? No cały czas to robi, cały czas go tam gdzieś szantażuje, cały czas robi też brzydką robotę, bo przecież rozmawia z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i o prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, który swoje kompetencje zna i ma je jasno określone w Konstytucji. To pan prezydent podejmuje decyzję, komu powierza misję formowania rządu, biorąc pod uwagę wyniki wyborów. No a tutaj Prawo i Sprawiedliwość o ponad milion głosów wyprzedziło formację, która też zgłasza swojego kandydata na premiera, czyli Koalicję Obywatelską. To naprawdę, w jaki sposób próbuje wpływać opozycja na pana prezydenta, jest antypaństwowe. Jest brzydkie. Porozmawiamy jeszcze o potencjalnie nowym rządzie. Pojawiła się taka propozycja, aby zostali powołani oddzielni ministrowie dla nauki i dla oświaty, czyli chodzi o rozdzielenie obecnego ministerstwa. Pana zdaniem to jest dobry pomysł? Uważam, że dobrym pomysłem, tylko nieco spóźnionym, było połączenie tych dwóch resortów.
i nadzorowanie całej edukacji i nauki od najmłodszych lat po profesorów i rektorów. To jest dobry pomysł. Szkoda, że nie zrobiliśmy tego wcześniej. Mielibyśmy dużo więcej efektów pozytywnych. Tymczasem te 3 lata to trochę za mało, żeby uporządkować wszystko, co jest do uporządkowania. No ale jeśli oni będą mieli władzę, to jest ich tam tylu. Tam jest chyba ze 12 ugrupowań w tych 4 formacjach koalicyjnych, że na pewno zechcą podzielić, bo będą chcieli obsadzić swoimi ludźmi jak największą liczbę resortów. No ale może też ta rotacyjność przeszłaby na kolejne stanowiska. Jak właśnie, jak pan ocenia ten najnowszy pomysł, aby marszałek Sejmu, aby to stanowisko było rotacyjne? Mniejszą wagę bym do tego przywiązywał. Większą do tego, co powiedzieli, ktoś to powiedział od nich, że rotacyjność może dotyczyć także ministrów. No to już byłoby szaleństwo. Natomiast co do marszałka, przywiązywałbym mniejszą wagę. Podkreślam, że chyba to była jedyna kadencja w III Rzeczpospolitej, w której przez całe 4 lata funkcję marszałka sprawowała jedna osoba. Była to pani marszałek Elżbieta Witek. Zresztą najlepszy marszałek w historii III Rzeczpospolitej, dlatego 4 lata tę funkcję sprawowała. Zresztą nie tylko 4, bo jeszcze kilka miesięcy poprzedniej kadencji. Ale generalnie marszałkowie się zmieniają w ciągu kadencji. Samo założenie jednak, że to jest marszałek powiedzmy na rok czy na 2 lata, no jest jakąś zupełną nowością. Pewnie też wzorowaną na Unii Europejskiej, ale czy to się sprawdzi? Nie przykładam do tego aż tak wielkiej wagi. Ale temat, który rozgrzewa też opinię publiczną, to są oczywiście podwyżki dla nauczycieli. Tutaj opozycja zaoferowała 30% już od 2024 roku, a pan niedawno w wywiadzie mówił, że to mogłoby być 35%. Czy pan podtrzymuje to zdanie? Proszę Państwa, przygotowaliśmy 12 miliardów 170 milionów złotych w budżecie na przyszły rok zwiększenia subwencji oświatowej i to już jest ponad 50% z tego, co jest potrzebne do 30% podwyżek. Więc jeśli oni by mieli władzę i znaleźliby w tym budżecie dodatkowo 11 miliardów złotych do tych 12 miliardów 170 milionów złotych, to podwyżki 30% są możliwe, tylko skądś te 11 miliardów trzeba ściągnąć. Z czego ściągnął? Z 14 emerytury, z 13 emerytury? No my byśmy tego nie robili. Ich jest stać na wszystko. Powtarzam, tak czy inaczej, to nawet jeśli będą 30% podwyżki, to myśmy przygotowali ponad 50% środków na te 30% podwyżki w projekcie ustawy budżetowej, który przyjęliśmy na koniec września. Czyli pana zdaniem te programy, bo wspomniał pan o 13 emeryturze, o 14 emeryturze, no też program 800+, tutaj również pojawia się dyskusja, tak, czy należałoby wprowadzić próg dochodowy, czy też to świadczenie tylko dla osób pracujących. Czy pana zdaniem te świadczenia są zagrożone? Jeśli chodzi o 14 emeryturę i 13, to w moim przekonaniu tak, i to bardzo zagrożone. Natomiast co do 800+, raczej wydaje mi się, że tego Polakom nie zabiorą, bo wywołaliby naprawdę potężną falę protestów przeciwko sobie. Boję się o 14 i 13 emerytury i z tego źródła mogą pewnie czerpać na to dodatkowe 11 miliardów złotych potrzebne do 30% podwyżek dla nauczycieli. No dobrze, ale mieliśmy też wiele innych propozycji, czyli kwota wolna od podatku, 60 tysięcy złotych, kredyt 0%, też obietnice, że te świadczenia zostaną zachowane, ale jednocześnie także 1500 złotych dla każdej babci, która zostanie z wnuczkiem w domu. Wszystkie te obietnice, zdaje się, kosztują około 260 miliardów złotych, jak ktoś policzył. No są niemożliwe do zrealizowania w całości i pewnie będą teraz wymyślać, że nie da się finanse w złym stanie, zresztą to robią już od 3 tygodni, albo że to była przenośnia i tak dalej, bo wszystkiego nie zrealizują, ale spodziewam się, że podwyżki dla nauczycieli akurat zrealizują. To jeszcze jedna kwestia. Dzisiaj dziennik Gazeta Prawna opublikował taki sondaż dotyczący przyszłości wielkich przedsięwzięć obecnego rządu, czyli to jest Centralny Port Komunikacyjny, budowa elektrowni atomowej, też kwestia instytutów, tak, CBA, Instytut Pamięci Narodowej. I tutaj Polacy jasno wskazują, że nie chcą opcji, tak zwanej opcji zero i nie chcą likwidacji tych pomysłów. Chcą, aby te przedsięwzięcia były kontynuowane. Właśnie Centralny Port Komunikacyjny, elektrownia, budowa elektrowni atomowej. Pana zdaniem te projekty są zagrożone? Tak, dlatego że Tusk nie za darmo otrzymywał wsparcie od Niemców, a akurat Niemcom na budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego w Polsce nie zależy.
podobnie jak nie zależy na budowie elektrowni atomowej. Więc wydaje mi się, że pomimo jasnego głosu Polaków te projekty są bardzo zagrożone. No a to, że Polacy myślą o tych projektach tak jak my, to tylko świadczy o tym, że Polacy chcą Polski taki, jaką zbudował PiS. Natomiast no, ponieważ władza się zużywa, w związku z tym część z nich zagłosowała jednak na trzecią drogę i Platformę Obywatelską, a teraz będzie ewentualnie protestować przy likwidacji tego rodzaju przedsięwzięć. Centralny port komunikacyjny, elektrownie atomowe to są inwestycje absolutnie przyszłości, to najbliższej przyszłości konieczne do zrealizowania po to, żeby Polska się rozwijała na wielką skalę, tak jak zaprojektował to rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę. To był minister edukacji i nauki, pan Przemysław Czarnek. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję bardzo, kłaniam się państwu. I państwu również bardzo dziękuję. To był poranek z programem Polska na Dzień Dobry. Oczywiście zachęcam do pozostania z Telewizją Republika, ponieważ w ciągu dnia kolejne rozmowy. Między innymi ja spotkam się z państwem od godziny 12. Tak więc do zobaczenia. Dziękuję za dziś.